Zaraz po śniadaniu, z samego rana w środę 24 lutego, do ogniska pracy pozaszkolnej w barwnych strojach i z uśmiechniętymi buziami przytupały przedszkolaki. Tego bowiem dnia w Ogrodzie Jordanowskim zorganizowano 12. Festiwal Zespołów Artystycznych Przedszkoli Opiernikowe Serce Jasia i Małgosi. Przybyłych, w tym dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, przedszkolaków, ich opiekunów i rodziców, powitała dyrektor ogrodu Urszula Strzelczyk. Ale uroczystego otwarcia tegorocznego festiwalu nie można było rozpocząć, bowiem uparcie przeszkadzała w tym Baba Jaga, która okropnie hałasowała sakowirówką, robiąc sok z marchwi. Ja teraz się zdrowo odżywiam. Soczek z marchwi piję, warzywka, pięć dziennie. Jak się okazało, Jaga od ubiegłego roku zmieniła się bardzo, a to dzięki temu, że postanowiła prowadzić zdrowy styl życia. Zaczęła się zdrowo odżywiać i ćwiczyć. Ba, okazało się również, że ma trenera osobistego, a jest nim czerwony kapturek. Ponieważ gimnastykować się lubią także dzieci, wszyscy zaczęli podskakiwać i ćwiczyć. Na szczęście czuwająca nad spotkaniem Dorota Ziarkowska zaprowadziła porządek i festiwal się rozpoczął. Przed publicznością zaprezentowały się maluchy z kozieńskich przedszkoli oraz dzieci z przedszkola w Świerżach Górnych i oddziału zerowego przy publicznej szkole podstawowej nr 1 w Kozienicach. Barwne stroje i trudne układy choreograficzne, akrobatyka i śpiew – to wszystko dzieci zaserwowały publiczności zachwyconej ich występami. Zachwycone były także Baba Jaga i czerwony kapturek, które wszystkie dzieci obdarowywały pamiątkowym sercem. W końcu przyszedł czas na werdykt. Po wcale nieburzliwych naradach trwających niezwykle krótko, jury w składzie Robert Boryczka, Urszula Strzelczyk, Dorota Ziarkowska, kapturek i Jaga pierwsze miejsce przyznało wszystkim uczestnikom festiwalu. Maluchy otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Dyrektor Wydziału Edukacji pogratulował uczestnikom talentu, a dyrektorom placówek oraz wychowawcom grup przygotowania występów. Zaś organizatorom podziękował za wkład i zaangażowanie w przygotowanie tej imprezy, jak również za zaproszenie na festiwal. Spotkanie zakończyły pamiątkowe zdjęcia.